Very Sweet Village. Takie miejsce, gdzie można sobie przyjść, zamówić coś słodkiego do jedzenia, zamówić coś słodkiego do picia. Tutaj jest taka mała kawiarenka. Tam mają jakieś słodkości i różne picia. A tutaj jest takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć i spędzić miło czas. Dzisiaj właśnie wpadliśmy tutaj. Zamówiliśmy jakieś różne ciasteczka, różne picia. I już właśnie wszystko zjedliśmy. Mało ludzi, ale parę osób jest. Można siedzieć na dworze, a można też wejść do klimatyzowanego pomieszczenia, czyli właśnie tam. A dodatkowo można sobie tutaj kupić jakieś zabawki dla dzieci, bo ogólnie to takie miejsce przeznaczone właśnie dla dzieci. Tutaj jakieś koniki, karuzela. Tutaj malutka restauracyjka, kilka krzesełek, stolików. I takie miejsce bardzo blisko głównej drogi Tabdaya, gdzie można przejść i chwilkę sobie posiedzieć, zjeść coś słodkiego, tak jak mówiłem, i napić się czegoś. I taka to sobie restauracja. Wyjdę jeszcze tam kawałeczek na zewnątrz, zobaczyć co się dzieje, co tam jeszcze ciekawego mają. Fontanna. Emma z koleżanką. Emma właśnie kończy 9 urodziny. Można jej składać życzenia w komentarzach. O. Ferris Street. No i takie miejsce, gdzie można sobie trochę fotek zrobić. Emi, co sobie życzysz od komentarzach na urodziny? Proszę w komentarzach dać emotkę, pszczółki i lodów. O, dobra. To prosimy w komentarzach. Dużo łapek w górę. Dużo łapek w górę. Będzie. Pszczółki i lody. 1000 łapek w górę to będzie następny odcinek ze mną. Emka tanio się nie sprzedaje. 1000 łapek musi być. Teraz to jesteśmy w super miejscu, tylko trochę ludzi się naszło, przed chwilą tutaj nie było ludzi i był piękny widok na morze, który jest przed nami. My jesteśmy na plaży i właśnie leci znowu jakaś taka ala paralotnia, ale tylko hałasuje, a przed chwilą było ją widać. Z tamtej strony mamy pomalutku zachodzące słońce, tylko w kamerze teraz jest trochę za jasno i nie widać, i taka ekstra restauracyjka. Myśmy już w sumie pozjadali, ale Emma jeszcze zamówiła sobie ryż. Bardzo ładnie wygląda, dość duża porcja. Zaraz spróbuję, to wam powiem. Ale ogólnie jedliśmy wiele tutaj w sumie różnych rzeczy i było naprawdę bardzo smaczne. Ceny są spoko, nie są jakieś z księżyca, a jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu. Jesteśmy przy samiutkiej plaży, przy samiutkim morzu. Był taki jeszcze piękny liść z palmy, wystaje. Piękne widoki. Chodź Emma, twój ryż przyszedł. No bo mama poszła do toalety. A ja właśnie włączyłem kamerę. Trzeba coś pokazać do kamery. Co? Zobaczcie. Co tam jest? Taki... Koralowiec. No, słuchaj. Taki jest gąbka. Mhm. Miękki, no. Jeszcze znalazłam takie coś. A tam był taki duży, nie? Tu jest taki duży.
Właśnie byliśmy w restauracji Drifters, to takie fajne miejsce przy plaży na Jomtiem w Pattaya. Jest tu super klimat, mega luz, palmy, piasek pod stopami i totalny relaks. Można sobie usiąść, zamówić coś pysznego, mają świetne owoce morza, klasyczne tajskie dania, ale też coś dla tych, co wolą zachodnią kuchnię. Idealne miejsce, żeby wpaść z rodziną, znajomymi albo po prostu usiąść samemu i cieszyć się widokiem na morze. Teraz już stąd wyjeżdżamy i zobaczycie sami, jak tu jest. Na Jomtiem to bardziej spokojna część Pattayi. Tu nie ma tłumów jak w centrum, za to jest dużo takich małych lokalnych knajpek i sklepików. Fajnie, bo jest autentycznie, bez turystycznego tłoku. Wszędzie palmy, plaża, trochę taki mały raj. Na Jomtiem to miejsce dla tych, co chcą się wyrwać od zgiełku i poczuć prawdziwy klimat Tajlandii. Są tu różne opcje noclegów, od luksusowych apartamentów z widokiem na morze, po mniejsze, bardziej kameralne miejsca. Dobra opcja, jeśli szukasz spokoju, ale chcesz mieć blisko do wszystkich atrakcji. Jadąc tutaj samochodem można zobaczyć, że sporo tu miejscowych, życie toczy się swoim tempem, ludzie przyjeżdżają, żeby spotkać się z rodziną, posiedzieć ze znajomymi, może coś zjeść, jest tu tyle miejsc, gdzie można się zatrzymać na kawę, coś przekąsić, po prostu odetchnąć i popatrzeć na wodę. Naprawdę warto tu przyjechać. Na Jomtiem ma swój niepowtarzalny urok, taką luźną, wakacyjną atmosferę. To jedno z tych miejsc w Pattaya, które trzeba zobaczyć, żeby poczuć ten prawdziwy tajski vibe.